Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Tematy, które widzimy na ekranie. Z równowagi korekt startuje na wykresie tygodniowym S&P 500. Wsparcie na tygodniach potwierdzone formacją RGR na Nasdaq. Wczoraj idealny ruch powrotny do linii szyi. W terminie długim Nasdaq już dwa razy odpadł od średniej. Wyjście powyżej 12500 to sygnał kupna w terminie długim i potwierdzenie wsparcia na równowadze korekt. Zbicie 3800 na S&P 500 da nowe dno. Inwestorzy się boją powtórki z 2008 roku. Trudno znaleźć w internecie pocieszenie dla tej sytuacji. Czy grozi nam powtórka z 2008 roku i wejście w dwuletni krach? Jak bardzo należy się obawiać? Nikt nie wie, co będzie. 15 września 2008 roku Lehman ogłosił upadłość, a indeksy giełdowe zaczęły spadać w błyskawicznym tempie. No, proszę Państwa, nie za długo jednak, bo już 27 października 2008 roku KGHM rozpoczęło swój rajd na 200. Chwilę później swój 14-letni rajd do teraz rozpoczął Nasdaq. Wzrost od dołka do szczytu razy 16. Od informacji o upadku do teraz około razy 10. Po drodze był na przykład kryzys grecki, ale nikt się tym za bardzo nie przejmował. Na upadek Lehman, na przykład Eurocash, zareagował spadkiem z 7,79 na 5,94. Zatem nie wszystkie spółki wejdą w ewentualny krach. Bardzo podobnie groźny był kryzys rosyjski z 1998 roku. We wrześniu tego samego roku upadł fundusz. Informacje nie były dobre. Kurs Merrill Lynch spadł 75%, a Lehmana o 60%. Miesiąc później zaczęły się wzrosty, na przykład razy 2,5 na SWIG80. Dziś w 2023 roku to zapewne niemożliwe, ale gdyby iść analogią, to SWIG80 powinien dojść do 50 tysięcy. Akcje Optimusa, dziś CDR, kupione po upadku funduszu, dały ruch z 7,63 na 73, czyli prawie razy 10. Oczywiście nigdy nie kupi się dołka i nie sprzeda szczytu. Nic zatem dziwnego, że dziś w 2023 roku na przykład MWIG40 praktycznie w ogóle nie reaguje na napływające informacje. Bo inwestorzy, mając przeszłość w pamięci, nie chcą sprzedawać, a z kolei chętnych do kupna taniej dobrych spółek jest wielu. Nikt nie wie, co będzie i będziemy rozgrywali rynek technicznie. Na MWIG40 na razie korekta i czwarta równowaga. Wykres wzorowy nadający się do książki z analizy technicznej. Reakcja SWIG80 na doniesienia z USA na razie dość mizerna. Czy będzie krach? Może będzie, a może nie będzie. Trzeba rozgrywać rynek po sygnałach i tyle. I tak się dalej kręci ten giełdowy światek od 30 lat na GPW. I na zakończenie motto dnia. Przede wszystkim trzeba się nauczyć handlować, a nie zgadywać, co będzie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.